No i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dobrze, w kolejnym materiale z gry Devil May Cry 4. Zaczynamy dzisiaj 17. misję, w której musimy odzyskać Yamato. Czyli tak, tym razem już na pewno będziemy walczyć z Agnusem. Po czym razem się po prostu pomyliłem. Ale dobra, dzisiaj czas wydać trochę dumnych dusz. Przede wszystkim chciałem zobaczyć w Lucyferze coś. A, czyli to jednak nie to. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Nie, do przebywania nic nie bierzemy. Czyli idziemy w stylę. Myślałem, że po prostu tu jest jakaś zdolność, która pozwala mi detonować automatycznie te pociski. Ale widać, nie ma. Trudno. W takim razie mamy to. Ostatni poziom Trickstera. I właściwie więcej to już chyba nie potrzebujemy. Zostawimy coś dla Niro. Przedmioty. Też nie mamy zbyt wiele do zakupienia. No więc dobra, po prostu lecimy dalej. Tak, o, tutaj mamy to, więc można w sumie skorzystać. Nie to. Aha, czyli jednak to jest... A, zapomniałem, czerwony są dla nas. Trudno. A, lecimy dalej. Ogólnie rzecz biorąc, miałem dzisiaj taki pomysł, żeby nagrać wam z jakiejś gry niezależnie, bo znalazłem naprawdę fajną. Nazywa się Chain Champ. Fajna platformówka, krótka, ale naprawdę, naprawdę fajna. Ale problemy mam z jej nagrywaniem, bo się w okienku malutkim odtwarza. Wprawdzie mógł to Sizerem nagrać, ale ona jeszcze mi tamtego Frapsa rejestruje. Nagraj mi rejestruje klatki z Frapsa. To też tak trochę głupio wychodzi. Może kiedyś wam to jeszcze tam nagram. Ewentualnie nagram coś innego. Naprawdę zacząłem przeglądać sobie teraz te gry niezależne i jest tyle wspaniałych produkcji. Naprawdę, świat gier niezależnych dzisiaj kończy się na Minecrafcie. Bo naprawdę widziałem już tyle gier, w których są tak fajne pomysły, że no naprawdę wielkie studia mogłyby się uczyć od twórców takich gierek. Tam mam miecznika teraz. Spokojnie, stara. Zmienił się na błyskawica. No jak widzicie, ta broń nie jest taka zła, jak na nią wygląda. W każdym razie bardziej podoba mi się od rzeźnika. Bardziej trochę dłużej się rybie z przeciwnikami, ale fajna jest i tak. Zaraz zobaczymy, jeśli to zdąży wybuchnąć, to może... Dobra, na nich chyba jednak skorzystamy z Rebeliona. Rebeliona, tak. Jednak te naboje za wolno, czy naboje, te strzały, czy cokolwiek to tam jest, za wolno się wybuchają. Oni kombinują. Nie wiem, co to było, ale po prostu wybuchli. No nie wiem. A, w każdym razie widzę tutaj teraz, dopiero zauważyłem, jesteśmy już prawie w miasteczku. Tam już się raczej nie dostaniemy. Trudno. Niego się zastanawiam, czy tutaj po przejściu gry jest opcja, żeby móc skraść na przykład poziomy Dantego jako Niro. Ponieważ, iż tam jest coś takiego, jakiś wybór bohatera, coś takiego, pod przyciski R1 i chyba L1. Nie wiem, po co one są przypisane na klawiaturze, więc nie próbowałem. Zwłaszcza tą grę porzuciłem, no, po przejściu jej praktycznie. Czyli po jednym dniu. Co nie, oczywiście nie znaczy, że ona jest jakaś zła, po prostu szybko przeszedłem i stwierdziłem, że tu nie ma już tak za bardzo co maksować. Ewentualnie jest jeszcze ten krwawy pałac. Ale to też... jakieś wybitne to nie jest na dłuższe godziny gry.
widzę, tutaj mamy Przemka znowu. To dobrze. Dobra, na was możemy już użyć tego. I wybaczcie, jeśli dzisiaj jakoś tak niewyraźnie mówię, znaczy bardziej niewyraźnie niż zwykle, ale po prostu jest wczesny ranek, jestem zmęczony. Jeszcze dobił mnie poprzedni materiał z tej gry, który musiałem dwa razy wrzucać, bo za pierwszym razem przez 3 godziny się przetwarzał i w końcu no nic się nie ruszyło. Byłem zmuszony go wyłączyć, znaczy wyłączyć YouTube'a. Musiać go od nowa dzisiaj z rana. W sumie do tej pory się jeszcze wrzuca, nie wiem jak to tam jest. Chociaż pewnie jak, no, jak nagrywam ten Boże, jak wrzucę wam ten materiał, to już tamten będzie na pewno wrzucony, no ale prawie o której godzinie. Ale w każdym razie w ramach tego dzisiaj będą dwa odcinki, ponieważ no ja nie lubię nagrywać sobie na zapas po prostu. To jest taki mój... No takie zboczenie moje trochę jednak. Ja bym mógł w sumie nagrywać tam kilka materiałów, mieć tam cały tydzień, żeby wrzucać, nie wiem, dwa dziennie, ale ja tego nie lubię. Ja lubię nagrywać materiały na bieżąco. To po prostu jakoś lepiej mi się nagrywa. Na początku próbowałem tak robić właśnie z tymi materiałami, żeby... co jakiś czas, żeby nagrać sobie kilka od razu i wrzucać, ale to jednak nie podchodzi mi ta forma. Nagrać materiał i tego samego dnia go wrzucić. Tak, tutaj był wcześniej niebieski orb, ale już go nie ma. Fragment niebieskiego orba. O, jeszcze jeden malutki kamyczek. No dobra, lecimy dalej. Zaraz zobaczymy, co tutaj nas jeszcze będzie... będzie nas czekać. Okej, pojawia się jakaś większa bariera. A tu widzę... O, mamy niebieskiego orba. Nie zauważyłem go wcześniej. No, w każdym razie pojawiają się demony. Na szczęście te słabsze. Nie będzie większego problemu. Naprawdę fajna broń. Szkoda, że nie mogę samemu detonować. Ale już się w sumie chyba powtarzam. Gin szybciej. Więc jak się zastanawiam w sumie już teraz, czy może tego rebeliona jednak nie wziąć na tych większych przeciwników. Dobra, nie ma co się bawić z nimi, bawimy. Bierzemy Rebelliona po prostu. Tak jest za długo, tyle. O, a to coś ciekawego. Musimy się teleportować do wroga? Przecież to jest ten. To jest, o ile się nie mylę, to jest... Dark Slayera. Sztuka. W każdym razie z czegoś takiego korzystał Vergil w trójce. Musiał teleportować do przeciwnika. Chociaż może Dante też? Ja nie pamiętam. Nie wiem. Znowu się pojawiły te ogary piekielne. Dobra.
że tylko wy zostaliście. Właściwie wy zostałyście. Nie no, zostaliście. Dobra, nie będę się rozwodził nad kwestiami językowymi. Tak, i to już tutaj wszyscy, także biegniemy dalej. By odzyskać nasz miecz. O, proszę. Jest tu fragment orba. Tylko jak tam się dostać? Nie, tam musi być jakiś sposób dostania się. No ej, to już było chamskie po prostu. Dajesz, nie, Dante. Chciałem Niro powiedzieć. Tu się możemy dostać, no nie. Czekajcie, nie. O! Oczywiście. Trzeba było użyć Trickstera. Aha, czyli to jednak jeszcze nie był czwarty fragment. A myślałem, że będzie. Trudno. Nie przyjdziemy. No, dobra. Tutaj, jeśli pamiętacie, było wcześniej taka ogromna masa. Ogromna masa, no ogromna, O Boże! Co ja tworzę? No, było dużo demonów. W każdym bądź razie. Czy może tu mam przejść? O. Tym razem nam to przejście otworzyli. Tak, i jesteśmy już tutaj na placu, gdzie zaczynaliśmy swoją przygodę. Mniej więcej. Aha. Nie zgadnę, to są te latające badziewia. Pewnie zaczną mnie teraz atakować. Super. No, bo jakżeby inaczej. Dobra, na was możemy użyć już tego. To mam wrażenie, na was lepiej podziała niż wszystko, co do tej pory miałem. Oczywiście. Przecież sztuką jest dobrać broń do przeciwnika. Jednak. Powiem wam szczerze, ja zwykle preferowałem takiego typu grach styl taki, że no po prostu leciałem z najlepszą bronią, jaką miałem. Albo po prostu z pierwszą bronią, bo już ją ulepszyłem na maksa. A tu jednak. Myślę, że musiałem się nauczyć. Jest to korzystać. To też wynika z tego, że normalnie w sumie, znaczy to jest taka moja zgupa teoria, normalnie gramy, skupiamy się tylko na grze. Podczas let's playa muszę się też skupić na gadaniu do was. No i przez to nie mogę się skupić tylko na tym, żeby bezsensownie napieprzać. Ale muszę też wymyślać czasami jakąś taktykę. Albo korzystać z tego, co nam gra dała. Karetki jeżdżą za oknem. Ludzie nie potrafią wytrzymać emocji. Dzisiaj mecz. Cieszę się, że z Czechami gramy dzisiaj, bo gdyby to był mecz Polska-Rosja u mnie we Wrocławiu, to niewiele by zostało z tego miasta. Czy w sumie to też takie jest trochę historyczne podłoże tego meczu. W sumie ile razy Czesi domagali się, żebyśmy oddali im Śląsk. Wprawdzie Wrocław to Dolny Śląsk, ale to chyba też był kiedyś jeden Śląsk. Czy się mylę? Nie wiem. Bądź co bądź, jest w tym nazwa Śląsk. A Śląsk, jak wszyscy wiemy, uwaga, wątek edukacyjny, trafił do nas razem z księżniczką Dobrawą jako posag. A Czesi potem się go domagali, kiedy Dobrawa zmarła.
tyle pamiętam z pierwszych piastów. Historia to straszny przedmiot jest. Znaczy straszny. Powiem wam, lubię ten przedmiot, ale mam z nim problemy. W tym roku wyciągnąłem ledwo czwórka. Znaczy mówię, że ledwo czwórka. Pewnie wielu myślał, czwórka, no to jest przecież taka dobra ocena. No tak, tylko że wychodziła mi dwójka. Dostałem to tylko dzięki temu, że moja nauczycielka zgodziła się współpracować i udało mi się przeprowadzić lekcję o wojnach polsko-tureckich. Co też jest strasznym tematem w gruncie rzeczy. Ale co zrobić? Że tak najgorsze historie są daty. Pamiętam kilka dat. Najbardziej pamiętam chyba 1309. Bo liczba 1309, czy cyfry te były jakimś tam moim automatycznym hasłem w jakiejś tam grze. Ale teraz już to zmieniłem, więc się nie martwcie. Nie traficie na to. Nie, już niczego chyba nie potrzebujemy. Także możemy lecieć, walczyć. Tak. Wracamy do korzeni, do początków. Trafiliśmy tu, gdzie zaczynaliśmy. Mówiłem, taktyka. Czekajcie, zgadnę. Hamlet. Albo Boska Komedia. Na pewno jedno z tych dwóch. No i znowu jest Robal. Ogólnie rzecz biorąc, wracając do tej Boskiej Komedii, to imiona braci właśnie, synów Sparty, Dante i Vergil, wzięły się właśnie od tego, ponieważ napisał to Dante Alighieri, który jest głównym bohaterem tej książki, poematu. I tam, o ile dobrze pamiętam, po piekle i chyba po czyśćcu oprowadzał go Vergiliusz. Właśnie Vergil. Już wracam do tych wątków edukacyjnych. Dobra. Tak, tutaj chyba jednak wrócimy sobie do naszego rebeliona. Jednak on, mi się wydaje, będzie najlepszym rozwiązaniem przy walce z tym przeciwnikiem. No. Widzicie, opłacało się wydłużać ten pasek. Ile życia mu żeśmy zebrali. Ojej, ojej, ojej. Nie wiem, co przygotowuję, na pewno będzie złe. Wow. Wow. Co on zrobił? Wow. Wow, wow. Nie wiem, co to było, ale dobra. Ja przywołuję tu ze swoje miecze. Niech przywołuje. Dobra, i teraz uważam za słuszne skorzystanie z tej broni. Cholera, to nie celuje! Czemu to nie celuje? Wow, 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 wow. I chyba w takim momencie powinienem się zmieniać w demona. Kiedyś to działało. Pamiętam, był taki boss w trójce. Który to... Wow, ja nie wiem, co on robi. W każdym razie, który to teraz tak łapał i formą ucieczki od tego było, no, jeśli nie udało się uniknąć, to najlepszą formą ucieczki była właśnie ten demona. On sobie życie regeneruje! Patrzcie, jaki mnie tu... wielce tego. Już
Gdzie se regenerują? Robale. Nie dokończę tutaj, by nie być niekulturalnym. Dobra, jeśli teraz znowu nie będzie się bawił wysysanie mojego życia, mojego health'a, koniec! How can there be such a difference between us? You surrendered your humanity. It's that simple. But you are not human. So why am I inferior? You assume humans are weak. Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. But humans possess something that demons don't. What? What is it that demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. Zawodowiec, nie? Zawodowiec, naukowiec. If you're gonna continue your research in the next world. No i to by było tyle, jeśli chodzi o Agnusa. Chociaż nie za bardzo ogarniam, czemu teraz kula go zabiła. No ale dobra. To na pewno jest Hamlet. Albo nie. Dobra, nie wiem, czytałem w życiu Hamleta. Tak, otworzył nam się portal. Chyba domyślacie się, co w nim znajdziemy. Uuu, duża ilość kulek. Tych przemków juniorów. A zanim tam wkroczymy jeszcze... Coś chciałem powiedzieć. Zapomniałem, nieważne. Aha, czyli to była winda, nie portal. Uuu. Yamato! Yamato! No i to by było na tyle, jeśli chodzi o bramy piekielne. Za pierwszym razem, kto grał, liczę, że będziemy uciekać. Wiecie, taki Indiana Jones. Czy jakoś tak to leciało? No dobra. A tym razem wszystko na rangę B. Zapiszmy sobie jeszcze... Tak? No i okej. Ja zachęcam was teraz do komentowania, subskrypcji, no i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie!